confess, we'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Sobotę. Ja odwiozłam właśnie Jasia na turniej. W sumie on początkowo tam nie miał jechać, potem wyszło, że ma jechać. I tak wiecie. No. I ja jadę do fryzjera teraz właśnie sobie ten odrost zafarbować. Mam tą farbę. Więc jadę do fryzjera. A potem co? Do domu. Zakupów żadnych nie będę dzisiaj robić, bo wszystko mamy, nic nie potrzebujemy, więc pojadę do domu i będę coś ogarniać. Dzisiaj jest ciepło, bo jest 14,5 stopnia, a ja tak będę sobie ziewać, bo ja jestem po nocy, jestem niewyspana, wziąłam prysznic, tak na szybko umyłam się, zmyłam makijaż, bo po prostu już mnie oczy szczypały. I teraz, no, tak będę się męczyć cały dzień, a jutro mam dniówkę, więc dzisiejszą noc muszę przespać za dwie noce. No i to będzie pewnie też ciężko, jak będę tak, nie lubię tak właśnie jak mam, nie, bo wiem, że nie pójdę spać i wiecie, i jutro dniówka i na tej dniówce też będę tak przysypiać, nie? Chociaż może nie, jak będzie ładnie, to pewnie nie, to będzie się działo, ale no niestety tak to wpływa na mnie, to niewyspanie, więc dobra, odezwę się do Was później, przyjadę, to ogarnę trochę w domu tam i wtedy pójdę do szklarni dzisiaj, przesadzę te kwiaty, to co chciałam zrobić wczoraj, przedwczoraj. A nie zdążyłam, znaczy się nie zdążyłam, nie zrobiłam, bo wybrałam coś innego, no i tak, poświęciłam czas sobie, a nie pracy, nie sprzątaniu i robieniu wszystkiego. Ojku, dobra, już tu jestem zaraz. Słuchajcie, wróciłam od fryzjera. Mam całą głowę pofarbowaną, jak zwykle zresztą. I po fryzjerze chciałam iść do Rossmana, bo przypomniało mi się, że przecież ja sobie zawsze farbuję brwi lekko tą farbą, nie? A teraz w ogóle mi się tu zrobił taki prześwit na brwi, nie wiem o co chodzi. No i chciałam iść sobie do Rossmana po henne do brwi. Nie lubię robić henny, no ale jak już poszłam z tą farbą do fryzjerki i nie miałam możliwości, żeby sobie te brwi, a nie chciałam też mówić fryzjerce, bo w sumie się, Boże, ta se pomyśli, co za wariatka. No to ten. I zapomniałam pójść do tego Rossmana po tą hennę, nie? Także będę chyba, albo wiecie co, jak będzie promocja w Rossmanie na tą moją farbę, to sobie kupię tą farbę i po prostu sobie taką maciupinkę umieszam, takie od ziarenka grochu, przecież nic się nie stanie, jak sobie to umieszam gdzieś osobno w jakimś takim, wiecie, nawet w łyżeczce, tak? I sobie położę na te brwi, bo ja jednak wolę farbę mieć niż henne, bo henna mi się w ogóle nie trzyma, więc może i dobrze, że nie poszłam, zapomniałam o tym. No, byłam po mleko w Biedronce,
I co? I robię obiad, słuchajcie, ostrugałam ziemniaki i stwierdziłam, że muszę w końcu ten karton wypakować. Tutaj mi został taki karton, taki zupełnie pierdół. No tu jest wszystko, dosłownie wszystko, więc to muszę wypakować. Znalazłam w końcu klucz od strychu, ale dzisiaj na pewno nie pójdę na strych, bo jestem zbyt zmęczona. Zaniosę te przedłużacze tam oczywiście na strych, ale ten okap chyba wyniosę na razie do, nie wiem, czy do werandy, bo tam ani nie mogę odkurzyć, a za każdym razem go przesuwać i tak dalej. W ogóle Franek mi przyniósł tutaj forsycję. Dostałam kwiaty od Bartka i oczywiście Franek musiał też mi przynieść kwiaty, no bo on też jest mężczyzną w tym domu. Więc tak, no, a robię obiad, ziemniaki, mięso tu już mam od wczoraj przygotowane i słuchajcie, tutaj tą część muszę umyć gazówki, wezmę to sobie do łazienki, ale to też wieczorem wszystko i tutaj sobie powkładam jakieś pierdoły. Tutaj mam jeszcze szufladę, którą mogę wykorzystać i tak naprawdę mogę tutaj włożyć sobie, stwierdziłam, że włożę sobie tutaj pokrywki. Albo te pierdoły, nie wiem, zobaczymy, ale no może te pierdółki takie tutaj powkładam, a pokrywki gdzieś indziej zobaczę jeszcze. No, także tak, robię obiad i wtedy idę na dwór, chcę iść dzisiaj do tej szklarni, koniec, kropka. Wychodzę z domu, wieczorem będę najwyżej jeszcze układać. Mam pranie do zrobienia, więc łazienkę do posprzątania, wiecie, jak to ja, nie? No i właśnie, zobaczcie, bo te pokrywki tutaj tak tak leżą na razie, nie? I jak tam jakiś garnek wkładam czy coś, ale mam dużo więcej tych pokrywek niż garnków, bo wiecie, jak tam garnek się psuł, to pokrywka zawsze zostawała i teraz nie mam też gdzie tego chować. Opony zakulać do stodoły. Te opony są też zjechane trochę, czy nie? Mój ten mechanik powiedział, że opony mi się zjechały ze względu takiego, że za mało powietrza miałam, ale aż mi się nie chce w to po prostu wierzyć. Aż mi się nie chce wierzyć. No te zimówki nie są zjechane, będą jeszcze na jeden sezon. Chodź mi pomóż! Jasiu! Mama, nagraj mnie! Nagrać cię! Jasiu! Przynieś mi nożyk z kuchni, taki mały, ten malutki, taki biały tam. Idź mi przynieś, ja? Ty w tych od gumofilców skaczesz. No. Ale co ty zrobiłeś?
Mam nadzieję. I ten koszyk też do piwnicy, do ziemniaków, tak? Ty jesteś cały mokry, Fenek, to już chory jak nic, nie? Ja idę do szklarni robić. Franciszek. Ale Fenek, ja cię proszę. Fenek, ty mi rozwalasz to! Gdzie ty z tym idziesz? Ty mi z tym nigdzie nie chodź. No i taczkę przewróciłeś. Ona sama się przewróciła, aha. Ty ją popchnąłeś, ona krzywo stała. Gdzie ten Jan z tym nożem? Kudradok, tu miałam nożyki. Gdzie one są wyszlapane wszystko? No. Nie, ty nigdy nic nie dotykasz. Ty tylko wynosisz. A potem mama to znajduje nagle z... Ała! Cudownie na podwórku. Ała! Co za bezczelna pokrzywa. Idzie ten Jan? Idę. Dzięki. Idę. Tak, chodź, się bawić. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Myślałam, że tak mi się te pokrzywy rozrosną w tej szklarni, wiecie? A tutaj od tej strony one idą, bo tam mam kompostownik i tam dużo tych pokrzyw kiedyś rosło. No i one mi teraz wlazły po prostu pod spodem, pod szklarnią. Ojku, się obawiam, że ja będę musiała albo to przekopać i dobrze wybrać te korzenie, albo to tam też nie jest problem, tylko właśnie, żeby one mi dalej nie szły, będę musiała, wiecie co, przed szklarnią, w koło szklarni wypyskać Roundupem albo takim środkiem właśnie na chwasty i na pokrzywy. Ja miałam inny jakiś, nie Roundup, tylko inny i ja mam go nadal, więc jak one zaczną wychodzić, to ja po prostu spsikam w przestrzeni metra chyba. No bo te pokrzywy mają takie korzenie, że szok. Jestem w szoku, myślałam, że tutaj będzie kilka pokrzywek i tyle, a to... się zrobił tutaj po prostu ogród pokrzywowy. No. Tak, jest późno. Ale powiem wam, że chciałam iść tu na dwór, do ogrodu. Chcę już zacząć coś robić. Przesadziłam te kwiaty, które mam w domu. W ogóle ten kwiat taki... to drzewko takie. Ono przestało zupełnie rosnąć. Ja wywaliłam z niego całą ziemię. Wytrzepałam go wręcz i szczypiorek tutaj leży. No a chłopaki dzisiaj cały dzień są na dworze i mam nadzieję, że szybko zasną i że ja ewentualnie jeszcze trochę sobie posprzątam w domu. Ja też dzisiaj muszę iść spać o sensownej godzinie, nie wiem, najpóźniej o tej 23, żebym ja chociaż 6 godzin się przespała, bo patrzcie, jakie to ma korzenie, kurde, i te korzenie idą wszędzie, nie? O. I to po prostu
Ja nie wiem, pokrzywa to jest taki... No, zdrowe są pokrzywy, nie? Ja powinnam ogólnie sobie je parzyć, pić. One są dobre na włosy i na dużo jakichś tam dolegliwości. Ale no, ja nie wiem, ja nie lubię jakoś tak smaku pokrzyw. Kiedyś tam piłam, jak byliśmy mali, to nie mieliśmy herbat, to piliśmy, a teraz... Widzicie, teraz człowiek pije jakieś syfy chemiczne. No, ale jak byliśmy mali, ja pamiętam, że mama nam parzyła normalnie pokrzywę na jako herbatę, nie? Lipę piliśmy, herbatę lipową, herbatę z głogu, czyli z... Jezu, jak to się nazywa? Dzikiej róży. No, więc naprawdę zdrowe rzeczy to były, a teraz mam dostęp do pokrzyw i walczę z nimi. No, chłopaki się bawią na trampolinie, naprawdę dzisiaj jest tak ciepło, że fajnie. Jasiu wrócił z tego turnieju, no niestety przegrali. No ale cóż, znaczy się dwa mecze, w sumie jeden zremisowali, jeden wygrali, więc nie było jakoś tak źle, ale te pierwsze przewalili. No, nie było mamy, nie było komu dopingować. A już powiem wam, że jakoś tak... Nie no, będę jeździła z nim na mecze. W tym tygodniu w ogóle Jasiek na weekend wyjeżdża. Jasiek wyjeżdża na weekend do hotelu. Słuchajcie, na właśnie takie zgrupowanie, jakieś takie pierwsze ich zgrupowanie. Nie wiem, czy to można tak nazwać, no ja to tak nazywam. Ale na pierwszy taki poważny wyjazd, na którym będą właśnie mieli różne rozgrywki. I będą też... I co? Będą tam nocować, będą ćwiczyć, więc super poznawać nowych ludzi, kolegów. No, nie jest źle. Ja sobie przekopię to wszystko, powybieram te korzenie, wrzucę tego keramzytu, przemieszam, bo tutaj w zeszłym roku miałam za dużo tego keramzytu i to mi spływała ta woda, bo tu było bardzo dużo keramzytu w tym miejscu, jak widzicie jeszcze. No, ale on dzięki keramzytowi utrzymuje się wilgoć w ziemi. Ojej, ile tu jest tych robaczków. Jakiś stonogi to są. No i tą ziemię do warzyw typowo, nie do kwiatów. Nie można dawać ziemi do kwiatów do szklarni, tylko właśnie ziemię do warzyw. Tu mam za dużo tego keramzytu, ja muszę go sobie rozłożyć. A ten worek, który mam tu, dam sobie na tą stronę i przekopię jeszcze do kupy ziemi. Tej typowo właśnie warzywnej i wtedy jak już będzie ciepło. Teraz w sumie mogłabym sobie wsiać sałatę. Ja tam mam jakieś cebulkę, dymkę, muszę w przyszłym tygodniu będę sobie siedziała na dworze. Spędzę cały tydzień urlopu, słuchajcie, w ogrodzie, w szklarni, bo ogród tutaj też mam dużo rzeczy do robienia. Tutaj też stoją te patyki, tu jest do przekopania wszystko. No i cały przyszły tydzień spędzę sobie w ogrodzie i w szklarni, a też z drzewem.
potrzebuje mojej pomocy. Nie. Dobra, kochani, ja idę spać. Postanowiłam, że dzisiaj idę szybciej spać, w sensie takim, że mam cały dom do posprzątania, ale odpuszczam. Idę się umyć i spać. Jutro posprzątam, jak wrócę z... Nie, jutro nie. W poniedziałek posprzątam. Nastawiłam jeszcze pranie. W sumie muszę opróżnić wodę. I białe koszule się pioną, więc rano jak wstanę, to je włożę do suszarki. No, umyłam tylko wannę. Jak Franek się kąpał, umyłam lustro, ale już po prostu nie mam siły. Czuję, że jak nie pójdę spać, to po prostu jutro będę padnięta. I tak będę na pewno padnięta. No, więc tak, nastawiłam zmywarkę, zjedliśmy kolację. I to tyle na dzisiaj. Zrobię sobie teraz peeling, chyba, bo mam taką buzię, czuję, że mam taką trochę zabrudzoną, więc peeling sobie zrobię i lecę spać. Jutro mnie na pewno nie będzie, bo jutro będę cały dzień w pracy, a po pracy idę, jadę do kuzynki, a w poniedziałek będę. W poniedziałek będzie fajny dzień, więc będę, także do poniedziałku, trzymajcie się ciepło, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! No, tu jest pełno wody.